kochani. Z tej strony Tiariel i witam się z wami w kolejnym odcinku Smaków Życia. Witamy się dzisiaj na chwilę w Kasie, razem z naszą Blue i całą rodzinką, chociaż interesuje nas tylko Blue dzisiaj, bo zmieniłam jej troszkę strojów. Jak widzicie, Blue jest już w zaawansowanej bardziej ciąży. Ja pograłam sobie nią jeden dzień, także ona już jest w drugim trymestrze. Dlatego postanowiłam zmienić jej troszkę stroje, żeby było jej po prostu wygodniej, bo jednak w ciąży stawia się głównie na wygodę. I tak, to jest pierwszy strój Blue. Zostawiłam tu trampki, bo u mnie, jak wiecie, praktycznie każda simka w jakimś stroju trampki musi mieć. To jest jej strój numer 2, który się nie zmienił, jest do cukierni. To jest strój numer 3, też głównie domowy. W ogóle teraz mamy zimę i te stroje tutaj zimowe, znaczy domowe, starałam się, żeby były takie też wygodne i w nich raczej wiadomo, że simowie teraz po dworze nie chodzą, dlatego ma tutaj kapcie swoje, zresztą ulubione. Strój kolejny jest taki. Też uważam, że ślicznie wygląda w tym dzianinkowym kompleciku. I strój kolejny jest taki. Jak widać, Blue rozkwita, ma świetny humor, dlatego teraz w jej strojach przeważają takie pastele, trochę róże, fiolety. Zresztą fioletowy zawsze był przez Blue lubianym kolorem. I zrobiłam jej jeszcze jeden strój na zimną pogodę. O, taki. Też do chodzenia po domu. Takie wygodne getry, spodnie może, ciapki, dłuższy sweter z koszulką. Też wydaje mi się, że śliczny. Tak się prezentuje nasza Blue w ciąży. A my, kochani, przechodzimy teraz do rozgrywki. I jesteśmy już u naszej rodziny. Luka właśnie idzie do pracy. Blue ze Slajem jeszcze dosypiają. Idź, Luka. Pracuj ciężko oczywiście. Zaraz zobaczymy, jak tam reszta. Blue, ty możesz już... A, nawet sama wstajesz. Bardzo dobrze. Czemu tutaj wyrzuć zepsute jedzenie? Muszę chyba usunąć ten toster, bo on jak lodówka mi działa. Dobra. Chodź, kochana, skorzystasz. Śpiewasz pod prysznicem i umyjesz zęby. Bardzo proszę. Chciałabym, dzisiaj mamy niedzielę, więc chciałabym, żeby nasza rodzina wybrała się, jak Luka wróci, do kina. Myślę, że to fajny pomysł. W ogóle zastanawiam się, czy możemy otworzyć sklep, czy możemy pojechać, otworzyć sklep i wrócić. Może sprawdzimy to dzisiaj? Zobaczymy. Dobra, kochana. A Slaj jeszcze dosypia. Super, ma niedzielę, więc... Och, jakie słodziaki z naszych piesełków. W ogóle niestety nie udało się jeszcze naszym pieseczkom postarać się o szczeniaczki. I zaraz może będziemy próbować. Może się w końcu uda, mam nadzieję. Dobra, Blue. Dawaj, dawaj, kochana. Tak jest. Obudź Karmela. A, sam się obudził, dobra. No. Piesełki. My tutaj mamy który? Drugi trymestr, dobra. Pięknie. Mam nadzieję, że wam się uda, maluchy. Chodź, Blue, bo się zacięłaś tu. I bym chciała, żebyś podała śniadanie. Śniadanie, co tu możemy wziąć? Może takie bajgle? Dla rodziny. Dobra. Chodź, przygotuj. Ogólnie, Luka, do której ty pracujesz? Do 12, dobra. A dzisiaj mamy dzień nowej umiejętności, musimy o tym pamiętać. No jak, przecież możesz kontynuować. Co ty? A to jakieś takie... Ja bym powiedziała, że to jakieś kanapeczki. Z łososiem. Pięknie wyglądają. Jak z łososiem, to na pewno pyszne. Tylko może trochę za mało ich zrobiłaś, co? No, zjadaj, kochana, zjadaj. Pchli targ. Och, powinniśmy się wybrać na pchli targ. To może to zrobimy najpierw. Chodź, Blue, zjedz do końca i wybierzesz się na pchli targ. Gdzie ty to odstawiłaś? Oczywiście.
bo dzięki temu zaliczymy kolejny festiwal. Aha, odbywa się w tej dzielnicy. No to zaraz sobie wyjdziemy. Może byś wzięła naszego. Karmel śpi, a ona też śpi. Dobra, to najpierw. Boże, jeszcze tu jest zepsute jedzenie. Idź wyrzuć. Wyrzuć zepsute jedzenie. I bym chciała, żebyś wzięła wyprowadź krótki spacer. I od razu zajrzymy na pchli targ. Czemu ty jesteś? O, już lepiej, dobra. To jakiś musiał być humor ciążowy. Ty, kochany, natomiast jak wstaniesz, to najpierw sobie zjesz, potem skorzystasz, potem weźmiesz prysznic i umyjesz zęby. I w sumie to już możesz wstawać, Slaj. Blue, gdzie ty jesteś? Dobra. Chodź tutaj, szukaj śnieżnych kul. Weź plakat. Aha, dobra. Możemy w sumie iść z Nicole. My w zasadzie już jesteśmy. Ciekawe, czy nam to, jak nam to zaliczy. Dobra. Tu jeszcze szukaj śnieżnych kul. I tu weź plakat. I tu weź plakat. Dobra. Co byśmy sobie kupili? Może byśmy sobie kupili jakąś lampę? Może taką? Dobra. Niektórzy się troszkę zapomnieli ubrać chyba. O, tu też są lampy. W sumie może lepiej byłoby taką kupić? Zobaczymy. Dobra. Zbieraj, zbieraj. O, proszę. Luka dostał awans na stanowisko modelarz krajobrazów. Sobota o 7, bonus. Pięknie, Luka. Cieszę się bardzo. Chodź, kochany. I zanim zrobimy coś innego, to ty też weźmiesz naszego pieska drugiego na krótki spacer. Nicole, co ty tu robisz? No, miło mi cię widzieć. Luka, wyszedłeś na ten spacer? Wyszedłeś, aha. A wy sobie gadacie. Slaj, zjadłeś? W ogóle tak. No to możesz sobie gadać. Ciekawe jak tam... O, zostańcie towarzyszami. A ty, kochana, idziesz z powrotem. Chodź, kochana. Kupiłaś obiekt, pięknie. I jeszcze idziesz pogrzebać w jednym. Tu mamy jedzenie. W sumie mogłabyś spróbować czegoś nowego. Może być to. Ciekawe jak to nowy plakat, jak kolekcję plakatów już mamy pełną. Oczywiście plakaty sprzedajemy. A jak wygląda sprawa z kolekcją kul? Jest! Też mamy! Zobaczcie! Udało się! Mamy pełną kolekcję kul i pełną kolekcję plakatów. Brawo! Co ty byś tu chciała? Targuj się ze sprzedawcami. No to ci to zrobimy. Zaraz się... Pani niech idzie do domu, bo pani zamarznie. Idź sobie, kobieto. Zjedz to, kochana. Dobra, i zaraz wracamy, bo chcemy iść do kina. Dobrze, gdzie tu się można targować? Ten pan jest sprzedawcą. Targuj się. Dobra, jeszcze to zrobimy. Wprawdzie nie wiem, po co nam żaba, chociaż może kupimy dla naszego Slaja. No, targuj się, targuj się, Blue. Płata raty poszła, bardzo dobrze. Umie się pani targować. Świetnie, kup ten obiekt. Chodź, kochana, kupimy żabę Slajowi. Slaj, a gdzie ty jesteś, przepraszam? Czemu ty masz zamarznięcie? Ty mi to posprzątaj i nie kombinuj. A Luka sobie parzy kawę. Luka, ty miałeś zjeść, cię prosiłam. Dobra, wypij sobie kawę. Bardzo cię proszę. A potem sobie zjesz. A jak Slaj się trzyma? Chodź, Slaj, pogadasz sobie z ciocią Nicole. Komplementuj osobowość, rozmawiaj o szkole. W ogóle zobaczymy, Slaj, co ty możesz najlepiej rozwinąć. Chodź, kochana, usiądź tu i możesz porozmawiać z Luką. Dobra. Co tutaj macie zrobić? A, ty kończysz jeszcze jeść i będziesz korzystał. Dobra. Ty tutaj, może choć kochana wróciłaś, bo próbowałam otworzyć sklep, ale no jak nie jesteśmy w nim, to niestety się nie da.
Idźcie, kochana, zdrzemnij chwilę. A, została taca. Chodź, slaj. Sprzątniesz to. Bardzo cię proszę. Dojesz to, bo nie zjadłeś. Super. Możesz tutaj zagadać. Zapytaj, jak się ma Luka. Dobra. I zaraz będziesz mógł to wyrzucić i to też wyrzucić. Nie martw się o mnie, lepiej powiedz, jak ty się masz. No słusznie, myślę, że Luka właśnie tak by do Slaja powiedział. Dobra, Slaj, poogarniaj tu trochę. Luka poszedł skorzystać z łazienki. Dobra, zrobisz sobie wyjątkową więź. No super. I słuchajcie, ponieważ Slaj to jest niezły spryciarz, a zauważył już, że Luka pisze piosenki, ale chowa je do szuflady. Więc Slaj, który uznał, że te piosenki są świetne, postanowił wysłać je do wytwórni, żeby ktoś jeszcze posłuchał. Luka nagrał piosenkę pod tytułem Moja Słodka i wysłał ją w wytwórni Nowa Fala. Przy odrobinie szczęścia może zaproponują mu podpisanie kontraktu. To była pierwsza. No i oczywiście wyślemy drugą, Muzyczna Machina. Proszę bardzo. Dziwny jest ten Sim. Wysłano do wytwórni Muzyczna Machina. No, cały nasz slaj. Dobra. Luka, co ty już kończysz? Dobrze, jak ty skończysz, po co tego nie będziesz nosił? To nie taka rozgrywka. To będziemy wreszcie wybierać się do tego kina. Czas myślę, że najwyższy. Dobra. To ja zabieram naszą rodzinkę i widzimy się w kinie. Dobrze, kochani, jesteśmy już przed kinem. Niestety pogoda jest fatalna, ale zaraz wejdziemy do środka, więc będzie lepiej. Kino to jest budynek pobrany z galerii. Wpisałam cinema i taki budynek pobrałam. Już Wam pokazuję. O, tak wygląda. Tutaj tylko trochę zmieniłam, postawiłam takie budki, ale na razie nikogo tu nie będziemy zatrudniać. A my spróbujemy sobie wejść tu. Podejdźcie tutaj razem, kochani. Super, muzyka gra. Chodź, blueberry. Przygotuj popcorn. Może w karmelu? A wy sobie pogadajcie. Rozmawiaj o marzeniach. O, sobie siędziecie tu. Super. Bardzo mi się to podoba. Poznaj. Przyjazne. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Dyskutuj o ulubionym aktorze. Przyciszymy trochę. Gdzie tu jest? Zmień głośność. Nie możemy chyba. Jak tam? Czy lubi hip-hop? Nie, zupełnie nie lubi hip-hopu. To jest pewne. Z tym panem nie będziesz rozmawiać. Dobra, Luka. Może jeszcze. Oś, powiedz, że awans w pracy dostałeś. Świetny pomysł. Urodziny już święte. Nie, nie to mieliście zrobić. Nie miałeś adoptować. Dobra. Tu mamy przyjazne. Co tu jeszcze jest? A, ty będziesz śpiewał chyba na święta. Czekaj. Czekasz. Cieszę się. O premierach. Wybierzcie film. Slaj! Przestań. Dobra. Blue. Weź porcję razem. Bierzcie porcję. I chodźcie, pójdziemy sobie tu do sali kinowej, może tu i usiąść razem. Dobra. I będziecie oglądać razem. Oglądaj film z. I co tu wybierzemy? Przygody w symulatorze rakiety. Super dzieciaki. Nie, może nie to. Weźmiemy tą przygodę. Dobra. Oglądajcie. Proszę bardzo. No, Blue, musiałaś stanąć, a naprawdę nie możesz siedzieć i oglądać. Wolałabym, jakbyście siedli. No, Luka usiadł, a wy usiądź razem. Jesteście, widzę, zbyt podekscytowani, żeby. O! Siedli na chwilę. To była tylko chwila, ale jednak siedzieli. Luka, bardzo dobrze robiłeś. Usiądź tu. Aha, teraz siadłeś tam. Nie witaj się, Blue, z panią podczas seansu. Pani może sobie też oglądać. Czy musicie gadać w czasie filmu?
Co tu jeszcze możemy? Przyjazne. Ciekawe, czy w czasie filmu można się przytulić na przykład. Ty, Blue... O, przytul się podczas oglądania filmu. No jakie... Blue, widzę, że musiałaś okulary nałożyć do oglądania. Ucisz, nie uciszaj, tylko masz ją przytulić. Zobaczymy. O, tak! Nie, no zobaczcie, teraz się udało. Czy to nie jest piękne? Tylko Blue, ci rzęsy zniknęły. Slaj też ogląda. Szkoda, że pani tam siedzi. O, dobra. Co tam w tej... Nie witajcie się. Czy to już będzie koniec? Nie, to dopiero chyba początek. Podoba wam się. Wcześniej były chyba reklamy, co? Blue, co ty masz z tymi okularami? Gdzie to są te okulary? Nie wiem. Wcale mi się nie podoba to, że je nosisz. Ale się pięknie przytulacie. Dobra. Oglądajcie, oglądajcie. Brawo, super. No i co? Czy to już koniec filmu? Dobra. To chodź. Pogadacie chwilę. Zaraz zobaczymy. Coś tu powinno być odnośnie tego filmu właśnie. O scenie z filmu akcji. I co? Z wizyty w kinie. Czas złapać popcorn i obejrzeć dobry film. Dobra. Blue, ty chyba byłaś głodna mocno. Chodź, weźmiesz sobie tego popcornu. Weź porcję. I zjedz, Blue. Slaj, gdzie ty kombinujesz? Gdzie ty idziesz? Umyć ręce, aha. A Blue, gdzie poszła? A siadłaś sobie tu po prostu i jesz porcję. Dobra. Odsunę się trochę, bo... A Luka poszedł coś jeszcze patrzeć. A, grają tu kanał sportowy chyba. Oglądacie. Dobra, to Blue też chodź o tutaj usiądź. I Sly też możesz tu przyjść usiądź. Jeszcze chwilę popatrzycie. A ja zobaczę, czy są jeszcze jakieś nowe nastrójniki. Byłam ciekawa, czy wam się film podobał. Ale jakoś jest tego tyle, że nie mogę się dowiedzieć. Silne przywiązanie. Głębokie więzy. No dobra. Kanał sportowy jest też dobry. Slaj, siadaj. Zjecie popcorn i będziecie wracać do domu. Dobra. Zjedzone. No i kochani, nasza rodzinka będzie wracać do domu. Wypad do kina myślę, że się im udał. Dobra. Jesteśmy już na miejscu. Humory widzę dopisują. Zaraz zobaczymy, jak to u nas. Chodź tutaj, kochana. Ty przytul i może... Czy możesz zachęcić do postarania się o potomstwo? Ciekawe, czy nam się to kiedyś uda. Ty, Luka, chodź, napijesz się kawy. A ty, Slaj, pójdziesz i skorzystasz. Bardzo proszę. Idź, kochana, postaraj się o potomstwo. Ale miałaś się postarać o potomstwo. A chyba się nie postarałaś. Proszę bardzo. O, teraz się staracie. Dobra. A ty napełnij wszystkie miski na karmę. Dobrze, Luka. Chodź tutaj. I może byś pożartował z małżeństwa. Slaj sobie wziął kawę. Może to kakao było? Dobra, super. Co tu jeszcze możesz? Dziel się nastrojem. I przyjazne. Co jeszcze? A może nie przyjazne, tylko romantyczne. Dobrze by było, jakbyś pocałował. A potem usiądź i rozmawiaj tutaj. Ty, kochany, wyszczotkuj i przytul naszą Sugar. Znowu źle powiedziałam. Wyszczotkuj i przytul naszą Storm. I też sobie tu usiądź. I może sobie pogadacie. Rozmawiaj o zabawkach, a czemu nie? No, ale po co wstajecie? Ty, Blue, też siadaj. O, tu usiądź. A nie, dobra. To był dobry pomysł, Blue. Możesz iść skorzystać. Wyrzuć zepsute jedzenie. I bardzo cię proszę, idź skorzystaj. To jest bardzo dobry pomysł. A ulubionym zwierzęciu powiedz, że Storm się nauczyła nowej sztuczki. Zapytaj, o tak, super, zapytać
Nie jesteś na to za młody? No raczej nie. Brachu nie jestem. Chętnie bym poszedł na randkę. Randkowanie. Zapytaj, gdzie iść na pierwszą randkę? Proszę bardzo. A ty, Blue, jak skończysz, to tu przyjdź i usiądź razem z nimi. O, do kina. O, porozmawiaj o scenie akcji z ostatniego filmu. Luka ci poradził, żeby na pierwszą randkę wybrać się do kina. Myślę, że to świetny plan. Mhm. O, możesz zachęcić do sprawdzenia, jak dziecko kopie. Proszę bardzo. O, dobra. Pięknie. Dobrze. O, i piąty poziom umiejętności społecznych. Bardzo się cieszę. Chodź, Luka. Wątpliwości nie wyrazisz. Nie będziesz... O, entuzjazmuj się nadchodzącym ślubem. Bardzo cię proszę. I może byś tutaj okazał czułość. Pogładź po policzku. Proszę bardzo. No super, pięknie razem wyglądacie. Zobaczcie, jacy oni razem są szczęśliwi. Super, dobra, wreszcie się ruszyłeś. Tak, pogładziłeś po policzku. Proszę bardzo i pocałuj w policzek. Jak fajnie, że Slay siedzi trzymając psa. Entuzjazmowałeś się już chyba ślubem, ale możesz jeszcze raz. Co tu możemy jeszcze? Przyjazne. Ty też byś mógł zapytać, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie, gdzie to będziemy mieli. O, dobra. Blue, gdzie ty spać? Wracaj mi tu. Chodź o tu. Będziesz musiała jeszcze zjeść, kochana. A żeś się ubrała. Z powrotem, w tamten strój. O. I zapraszamy tutaj. Dobra. No, Luka. Sprawdzaj, jak dziecko kopie. A ty, Slay, znowu robisz bałagan? Nie, nie entuzjazmuj się już ślubem. Tylko przyjazne. I lecimy na sam koniec. Gdzie to jest? Tak jest. Proszę bardzo. Slay, koniec bałaganu. Sprzątać mi to. No. No, Nubu, Nubu. Proszę bardzo. Uwielbiam. Zobaczcie. To jest jedna z moich ulubionych interakcji. I musicie mi wybaczyć, bo oczywiście będą zdjęcia. Bo screeny, jak to by było bez screenów, proszę bardzo. Jedno z tej strony i drugie jeszcze musi być z tej strony. Dobrze, kochani, jak widać, nasza rodzinka jest tutaj bardzo szczęśliwa. I na tym będę kończyła dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Ja zapraszam Was jeszcze na krótką cutscenkę, która dużo zmieni w życiu naszych bohaterów. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej! Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Needed some time to grow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Ready to talk, baby. Can be your rock, baby. Please come and sit with me or take a walk with me. I need to speak to you. Just wanna be with you. Just let me take you for a ride. Is there a chance that we could make another try? I think we're meant to be. Didn't wanna say goodbye. If there's a chance, just tell me how. 'Cause time is precious, time is now. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. What you meant to me, the things you can't forgive, didn't know how to live, 'cause I didn't love myself. Wish I could turn back time, go back and do things right, give you a wedding ring, give you my everything, and be there by your side, share a life and have a child. Don't wanna take it slow. I'm
See footprints in the snow.